Witam Państwa w kolejnym odcinku Jeleni Kultury. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Pod kuchennym stołem wyrasta zamek na piasku, a pokój zarasta dżungla. Zobaczcie wystawę Magdaleny Bors. Proszę Państwa, mamy dzisiaj wystawę, która jest wystawą fotografii, ale jak się tak uważnie przyjrzeć tej wystawie, to właściwie można by powiedzieć, że fotografia jest bardzo istotnym elementem tej wystawy, jest narzędziem, dzięki któremu artystka przekazuje nam nie tylko fotograficzne treści. I myślę, że jak poczytacie opisy, jak się przyjrzycie, to przyznacie mi rację. Dobry wieczór wszystkim. Dziękuję, że przybyliście na wernisaż sztuki domowych Obsesji. Jestem zaszczycona, że Janina Chobdarska z galerii BWA zaprosiła mnie do pokazania moich prac i jednocześnie żałuję, że Australia jest tak daleko, przez co nie mogłam pojawić się na otwarciu osobiście. Polska zajmuje specjalne miejsce w moim sercu. Nie tylko dlatego, że pochodzą z niej moi rodzice, ale także, a może przede wszystkim, dlatego, że właśnie tam po raz pierwszy doceniłam potęgę wyobraźni. Już niebawem nasze miasto odwiedzi gwiazda Hollywood. Sam zdecyduj, kto to będzie. Zapraszam na konkurs Galerii Gwiazd. Szanowni Państwo, niebawem do Jeleni Góry przyjadą bardzo znane aktorki, gwiazdy światowego kina. W związku z tym zapraszam Państwa do udziału w konkursie, który niebawem zostanie oficjalnie ogłoszony. Konkursie z bardzo interesującymi i wartościowymi nagrodami. A Państwa obowiązkiem będzie zgadnąć, która ze znanych europejskich aktorek przyjedzie na nasz teren jako pierwsza. Możecie Państwo znaleźć informacje o tym, które aktorki już zostały zaproszone na stronie Galerii Gwiazd w zakładce Konkurs. Możecie Państwo również zgłaszać swoje kandydatury i decydować, czy proponować gwiazdy, które chcielibyście zobaczyć. Niebawem oficjalnie ogłosimy konkurs, a dzisiaj już zapraszamy Państwa do zapoznawania się z informacją na ten temat i do zabawy. Muzeum Karkonoskie ma już 100 lat. Przy okazji jubileuszu wręczono medale Gloria Artis dla zasłużonych pracowników. Myślę, że w ogóle ta placówka jest jedną z najważniejszych placówek w regionie, o czym też pan minister sobie zdaje sprawę. I też to nie jest jakiś przypadek, że mnie jakby delegował na uroczystość dzisiejszą, ponieważ pochodzę z Wrocławia i tutaj też są moje korzenie i dookoła Jeleniej Góry. I to muzeum nie jest mi obce, właśnie to, o czym wspominałam, i dom Hauptmana, i zamek w Wolkowie, czyli jakby części Muzeum Karkonoskiego są mi bliskie od dzieciństwa. Dla mnie brązowa Gloria Artis, a dla muzeum złota Gloria Artis, ale to piękny jubileusz, stulecie i myślę, że zasłużyliśmy na to odznaczenie, ponieważ zarówno pierwsze muzeum było wyjątkowym absolutnie muzeum, tak samo myślę, że teraz po 100 latach też nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy muzeum, które może śmiało konkurować z innymi europejskimi muzeami. No, każdy sobie myśli, że Jelenia Góra to jest na końcu świata, tak? Jeżeli z czymś kojarzymy, to nie wiem, cieplice, jakieś wyjazdy termalne, wakacyjne. A ja bym chciała, żeby Jelenia Góra i okolice były traktowane jako wyjazdy turystyczne zdecydowanie. I wtedy właśnie, żeby Muzeum Karkonoskie było na trasie tych wypraw turystycznych. I raczej tego bym władzom regionu życzyła. W ostatni weekend w Teatrze Norwida odbyła się polska prapremiera Autobusu. Zobaczmy, jak poszło. Panie dyrektorze, kolejna kontrowersyjna sztuka, to co, widzimy się na Komisji Kultury? No, nie wiem, czy aż taka kontrowersja. Myślę, że sztuka jest porusza ciekawe tematy, no ale to jest chyba ważne, żeby dotykać też różne tematy, a nie tylko od nich uciekać albo ukrywać się za jakimiś takimi pseudoważnymi tematami. Scena studyjna też potrzebna jest po to, żeby właśnie była taką sceną laboratorium, gdzie próbujemy nowe sztuki i dotykamy drażliwych tematów. Wydaje mi się, że to jest dobra rzecz, żeby tak dać aktorom taką szansę na takie głębsze poszukiwania, jednak poszukiwania trochę innej formy teatralnej, trochę innego aktorstwa. Jest to niezmiernie potrzebne i to procentuje później, jeżeli chodzi o taką formę aktorską. To jest jak z trenowaniem, to jest tak samo jak piłkarze grają w piłkę nożną na dużym boisku, a trenują gdzieś w jakichś specjalistycznych sferach, strefach z jakimiś specjalistycznymi urządzeniami pod okiem trenerów, więc to jest takie podobna analogia. Ostatnio odwiedziliśmy z kamerą studio radiowe Radia na Głos w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.
Zobaczmy, kto był gościem i do kogo należy audycja. Dzień dobry, witam bardzo ciepło. Z tej strony Krzysiek Wojtas i kolejna audycja Nomenklatura Rocka. I kochani, jak co tydzień ze mną w studiu są goście. Tym razem jest to jedna, druga zespołu Koera. Cześć, siemanko, witam was. Cześć, witaj. Hej. Przedstawcie się na początku. Ja nazywam się Martyna Dukowicz. Wokal, tak? Tak, tak. A ja nazywam się Piotr Pawlak, gitara. Piotrek, kto jeszcze oprócz was się udziela w tym projekcie? Oprócz nas udziela się jeszcze na perkusji Patryk Kryński i na basie Paweł Szczypka. Paweł kiedyś już gościł u nas tutaj. Dokładnie. Na początku, kochani, troszeczkę takich bardzo fundamentalnych, zasadniczych treści. Mianowicie, jak długo gracie i jak określacie gatunek muzyki, który tworzycie? Jak długo gramy? Już ponad rok gramy razem. Stuknął nam 2 lata za niedługo. Cały czas w tym samym składzie? Cały czas ten sam, od początku bez zmian. Dobrze się ze sobą bawimy i czujemy. Uzupełniamy się, jest cudownie. A jeżeli chodzi o gatunek, jaki gramy, to ciężko powiedzieć, bo to jest taka rozpiętość. Pomieszanie z poplątaniem. Co nam przyjdzie do głowy, to gramy po prostu. Jest wiele nurtów muzycznych, które gdzieś tam do nas przemawiają i staramy się to jakoś połączyć w całość. Gracie muzykę, która jednocześnie jest ambitna, a jednocześnie jest taka, która może się spodobać masom. No i o to chodzi właśnie. Żeby było ambitnie i przystępne dla wszystkich. W związku z tym ostatnio trafiliście na przykład na antenę muzycznego radia. Jak to się stało? Oj, to jest tak naprawdę ciężko nam powiedzieć, jak to się stało, bo znaleźliśmy się tam chyba trochę niechcący. Znaczy, mieliśmy przyjemność rozmawiać z ludźmi, którzy gdzieś tam w muzycznym radiu mają przyjemność pracować i nadzorować wiele rzeczy i nagle okazało się, że jesteśmy na liście, a potem na tej liście zaczęliśmy się pnąć w górę. Teraz już 21. pozycja, gratuluję. A, dziękujemy bardzo, mamy nadzieję, że będzie wyżej. Bez głosujących by to się nie udało na pewno, to jak także głosować? Dziękujemy wszystkim. No, trzeba wejść na stronę muzycznego radia, wejść na listę top30.pl, znaleźć nas, zaznaczyć ptaszkiem, zjechać na dół i kliknąć głos. Nic to nie kosztuje, a nam to bardzo dużo pomaga. Tak, i można głosować codziennie i to też jest super, więc zachęcamy wszystkich słuchaczy i będziemy bardzo wdzięczni. Z okazji 50-lecia Filharmonii Dolnośląskiej odbyły się niezwykłe koncerty. Jubileusz 50-lecia zdarza się tylko raz w historii instytucji, więc dzisiaj obchodzimy, a miesiąc kwiecień jest nieprzypadkowym, dlatego że chcę przypomnieć, że w kwietniu 1964 roku orkiestra zagrała pierwszy koncert, dlatego właśnie ten miesiąc żeśmy wybrali. Także w dniu dzisiejszym nadajemy tytuł sali koncertowej Stefana Strahla, pierwszego założyciela i długoletniego dyrektora orkiestry, później Filharmonii. I dlatego też w kwietniu, bo teraz 12 kwietnia mija 5. rocznica śmierci właśnie pana dyrektora Stefana Strahla i także właśnie wybraliśmy ten miesiąc kwiecień na tą uroczystość. To jest nie tylko dla mnie święto rodzinne, że to był mój kochający tata. Ja jestem troszkę świadkiem, mogę powiedzieć, historii, ponieważ jako małe dziecko wychowywałem się tutaj, kiedy budowała się jeszcze stara sala i pamiętam czasy, kiedy ta orkiestra jeszcze nie miała nawet statusu Państwowej Orkiestry Symfonicznej, czy był początek lat 70. i dzisiaj, kiedy patrzę na to tak do tyłu, to widzę, no jestem bardzo dumny z tego, że Jelenia Góra posiada tak wspaniałą salę koncertową i w ogóle Filharmonię, która taką ważną odgrywa rolę w życiu polskim. Poniedziałek wielkanocny o godzinie 19 w kościele garnizonowym odbędzie się koncert organowy. 2 dni później, 23 kwietnia, również o godzinie 19 odbędzie się koncert chóru i zerka. 22 kwietnia odbędzie się zdrojowy koncert z Filharmonią w Teatrze Zdrojowym. Tym razem wszyscy widzowie będą mieli okazję zobaczyć czarowny świat operetki. Zapraszamy. W dniach od 22 do 27 kwietnia odbędą się warsztaty budowania domów dla owadów pożytecznych. Każdy może wziąć udział. Zapisy w sekretariacie JCK. 23 kwietnia o godzinie 18 przed i w Teatrze Norwida rozpocznie się happening z okazji 40-lecia nadania teatrowi imienia Cypriana Kamila Norwida. 25 kwietnia odbędzie się ostatni koncert eliminacyjny do Ligi Rocka. Zobaczcie, zapraszamy, bilety jedyne 5 zł. Dziękuję za kolejny program. Jak widać, w bardzo wiosennej scenerii, a Państwu życzę oczywiście radosnych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia za tydzień.